Technika Aiki Otoshi, Kata Tedori. Schodzimy z linii ataku za partnera i robimy zwrot w miejscu, czyli robimy Tenkai. Następnie wychylamy łukę za pomocą Kokyuho. Zahaczamy brodę partnera ramieniem. Obniżamy się i chwytamy pod kolana. Obalamy łukę w wersji omote przed sobą. W wersji ura wyrzucamy partnera za siebie, uważając, żeby zbytnio nie pochylić się, co grozi kontuzją, oraz uważamy na swoją nogę zakroczną, żeby łukę nam na nią nie spadł. Zwracamy też uwagę na poziom zaawansowania łukę. Z bardziej zaawansowanym łukę możemy pozwolić sobie na wysokie yoko, z mniej zaawansowanym łukę dbamy o jego bezpieczeństwo i staramy się go odłożyć na matę. Przy ataku chudanski możemy pozwolić sobie na nieco więcej dynamiki. Przypominam, że na każdym etapie wykonywania techniki Aiki Otoshi kontrolujemy atak partnera. Wchodzimy z jego strefę ura, robimy kokyuho, wychylamy, chwytamy pod kolana i wrzucamy bądź w strefę ura, bądź w strefę omote. Przy ataku Ushiro Ryo Katadori pamiętamy o obszernej pracy barkami. Tutaj od dobrej naszej pracy zależy odpowiednie rozprowadzenie łukę. Poprzez zwrot wychylamy łukę i kontynuujemy technikę Aiki Otoshi.